Dobra, dzień zaczynamy od śniadania. Dziewczyny, chłopaki będą mieli dzisiaj takie skrzydła. Mam tu jeszcze wątróbkę, że one nie jedzą surowej wątróbki, to ją ugotuję, a dla nas będzie smażona wątróbka. I jeszcze trochę dojedzą sobie tego, resztę chyba zamrożę, bo mają jeszcze tutaj, to są serca z gęsi, udało nam się w makro dostać, więc zjedzę tylko trochę tego i już. Ok, dostaną jeszcze trochę jaja, moja córka zawsze im albo sypie witaminy, albo rozbija jajo. Proszę Marcela, rozbijamy jajo. No i teraz tak. O, jedno jest, przelejemy tu. I teraz rozbijaj drugie jajo. Tak. Rozbite. Yes! Super, zaraz umyjemy ręce. Omega 3. Jaja. Ty dasz? Dobra, i uwaga, zwej. Ja się skradał za mną. Zuko. No i w ten sposób mamy już śniadanie za sobą. No i jedziemy na spacer. Do zobaczenia tam. Jeszcze szybki rzut oka na to, co zabieram. Mam taki plecaczek, pomadka, oczywiście portfel, pampers mojej córki gdzieś tutaj osobno, w razie W. Jakiś krem do rąk, staram się wybierać takie naturalne. Czapa, gdyby było jednak zimniej niż myślałam. Zabawka moich psów. Do nagrywania sprzęt. Mam tutaj samo mięso od pana Tomasza z gryzak.pl. Pasztet. Położę go do saszetki. Oczywiście worasy na psie kupy. Marceli rękawiczki, chusteczki i woda, a w aucie mam też małą miskę. To co, idziemy? Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. Hej, już jesteśmy na spacerze. Dzisiaj skupiamy się na trenowaniu przywołania. Przede wszystkim budujemy Disneyland koło siebie, czyli pokazujemy psu, że przyjście do nas oznacza same fajne rzeczy, czyli aktywne, uciekające, smaczne jedzonko. W tym celu mamy suszone jedzenie, pasztet w tubce i co tam jeszcze. Wasze psiaki po prostu kochają, zawsze bądźcie gotowi, żeby szybko było można wyjąć wszystko, to fajnie mieć saszetkę lub kamizelkę treningową. I co jeszcze? Zabawka. Bawimy się z psem chwilę, żeby były wysokie emocje i puszczamy psa na dalsze bieganie. Jeśli macie psa, który nie przychodzi, to oczywiście bardzo rozsądne będzie najpierw ćwiczenie tego na smyczy albo i na długiej lince typu 10-12 metrów i po prostu odwoływanie go z różnych sytuacji. Macie tutaj kartę do nauki rezygnacji i nagradzanie u siebie, hasło biegaj lub hasło koniec i pies biega dalej. Dzięki temu uczy się, że przyjście jest super. Czyli pierwsza zasada, budujemy Disneyland. Zasada 2. Wołamy psa wtedy, gdy jest stosunkowo prosta sytuacja. Na przykład, gdy nasz pies biega sobie z innym psem, to nie wołamy go w takim, wiecie, maksymalnej ekscytacji, gdzie on po prostu, no nawet być może nas nie słyszy, tylko wyczekujemy, obserwując go, takiego momentu, gdzie ewidentnie na przykład zaczął się rozglądać za nami, albo gdzieś tam trochę węszy za czymś i wtedy zaczynamy go wołać.
Zasada numer 3. Jeżeli wołamy psa, to jeszcze pomóżmy mu uciekając, ściągając psa na siebie. Wtedy możemy go fajnie nagrodzić. Nawet jeżeli się bawimy, to tak samo możemy uciekać, to ten ruch bardzo pomoże psu skierować się na nas. Zasada numer 4. Zarządzaj psem. To znaczy, jeśli na przykład idziesz do lasu i wiesz, że twój pies ma tendencję do tego, że gdzieś tam zaczyna myszkować za zwierzętami, no to ewidentnie nie puszczaj go w tych sytuacjach, żeby nie musieć po prostu widzieć już tylko odbiegającego psa i wtedy jak nawet go zaczynasz wołać, to tak naprawdę twój pies się dowiaduje tego, że wołanie oznacza kierunek przeciwny, więc zdecydowanie wybieraj takie miejsca, gdzie jest bezpiecznie, ale gdzie też po prostu masz większą szansę na to, że faktycznie nagrody, które będziesz psu serwował, będą faktycznie dla niego dość ciekawe, fajne, bo nie będziesz konkurował aż tak bardzo ze środowiskiem. Na przykład my tutaj trenujemy dosłownie na takiej plaży przy Wiśle, sztucznej plaży, gdzie jest mnóstwo piachu i nie ma aż tak bardzo na przykład tych zapachów zwierząt czy innych psów, więc zdecydowanie łatwiej nam odwoływać psiaki w ten sposób jakby na nasze konto coraz więcej dobrych powtórek przychodzi. Dla każdego coś dobrego. Właśnie odkryliśmy, że Marcelina też ma fan. Zasada numer 5. Ćwiczymy z psem na smyczy bądź na lince. W różnych sytuacjach, nie tylko w lesie od sarny i zająca, ale również w mieście, bo to przede wszystkim najczęściej tam bywamy i najlepiej by było, w zasadzie cudownie by było, gdyby pies poradził sobie również i z takimi rozproszeniami. A poza tym to się naprawdę fajnie przekłada, czyli jeśli dużo ćwiczymy też na zwykłym spacerze, nawet wokół bloku, te przywołania, odwołania, to wtedy też łatwiej i w lesie, i na łące też, żeby psiak do nas faktycznie przyszedł. Zasada numer 6. Nie pilnuj psa, nie kontroluj go cały czas. Oznacza to nie mniej, nie więcej to, żeby po prostu chować się psiakowi. Oczywiście zawsze oko mam na niego, gdzie on tam jest. Natomiast staram się mu właśnie przekazać informację, że to nie ja go cały czas pilnuję, tylko on się ma pilnować nas. Przez co zmieniam często kierunki mojego marszu. Kiedy widzę, że pies wybrał gdzieś tam w lewo drogę, to ja idę specjalnie w prawo. Łamię schematy, nie chodzę w ten sam sposób, tylko gdzieś tam po innych ścieżkach, tak żeby faktycznie pies cały czas na mnie miał oko. Jak przychodzi i się melduje, to też lubię go za to nagrodzić. Zasada 7. Nie czekaj. Dobrze. Zasada 7. Zasada 7 mówi o tym... Co mówi? Bo ja nie pamiętam. Ja pamiętam. Zasada 7 mówi o tym, że gdy zderzy się porażka i wołając pies nie przyjdzie do ciebie, przestajesz wołać, idziesz po niego, do tego naprawdę fajnie, żeby miał pies linkę, bo wtedy możesz po prostu ją nadepnąć, ściągnąć psa do siebie i uwaga, nagrodzić. Natomiast kolejne powtórki, już zadbaj o to, żeby naprawdę wołanie psa było w tych łatwych sytuacjach i żeby tą jedną porażkę przykryło wiele powtórek z sukcesem. Wtedy w głowie twojego psa zostanie ta informacja, że warto przychodzić i że trzeba przyjść. No i ostatnia nasza zasada, zasada 8, to taka, że przywołanie to jest proces i tego nie da się zrobić, nie wiem, w tydzień, w dwa. To jest proces, który trwa długo, a zwłaszcza jeżeli zaczynamy z młodym psem, bo dużo jest atrakcji w życiu. To nie wystarczy godzina z trenerem i ten pies już po prostu umie przywołanie? Niestety. Bez sensu. Ale warto inwestować ten czas i codziennie, sumiennie ćwiczyć, bawić się tym, używać różnych narzędzi, takich jak linki, smycze, inwestować w zabawki i na pewno po pół roku, po roku odczujemy mega różnicę. Inwestujmy mimo wszystko to dalej, bo to jest jak jazda na rowerze, ale musimy jeździć długo, żeby być dobrym. Dobre porównanie. Trzymajcie się w takim razie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa! Dawać Wejowi.
a Zuko ładnie czeka, to dostanie tutaj. Am? Trzeba wzmacniać to, że któryś jest wyhamowany. Dobrze, już, poczekaj. See the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When